Halo, wstawaj! Halo! Proszę pana, co się stało? Brak reakcji, podchodzę bliżej. Halo! Halo, czy wszystko w porządku? Halo, brak reakcji. Niech pani do mnie podejdzie, potrzebuje pani pomocy. Udrażniam drogi oddechowe, sprawdzamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Nie czuję, nie słyszę, nie widzę. Zadzwoń na 3 9, powiedz, że mamy pacjenta, który jest nieprzytomny, nie oddychaj, go reanimujemy. I przynieś mi defibrylator, jest dobrze. Tutaj w urzędzie. Dobrze, dzięki. Środek klatki, środek mostka. Raz, dwa, trzy. Okej, mam defibrylator. Włącz i używamy. Tryb szkoleniowy. Wezwij pomoc. Wyjmij elektrody z opakowania. Podłącz elektrody do gołej piersi pacjenta zgodnie z rysunkiem. Podłącz elektrody do gołej piersi pacjenta zgodnie z rysunkiem. Podłącz elektrody do gołej piersi pacjenta zgodnie z rysunkiem. Podłącz elektrody do gołej piersi pacjenta zgodnie z rysunkiem. Wyjmij elektrody z opakowania. Podłącz elektrody do gołej piersi pacjenta. Analiza rytmu serca w toku. Nie dotykaj pacjenta. Wstrząs zalecany. Ładowanie. Odsuń się. Naciśnij migający przycisk wstrząsu. Wstrząs 1. Zrealizowany. Dotykanie pacjenta bezpieczne. Rozpocznij resuscytację. Kontynuuj. Kontynuuj przez 1 minutę i 45 sekund. Gotowa? Gotowa. Kontynuuj. Całą reanimację teraz przyjął. Kontynuuj przez 1 minutę i 30 sekund. Zrobił analizę rytmu serca. Okazało się, że defibrylacja jest potrzebna, więc zaczął mrugać guzik, na którym jest piorun. Narysowany. Laura nacisnęła piorun. Nastąpiła defibrylacja i po defibrylacji kazał nam znowu rozpocząć akcję reanimacji. Kontynuuj przez 1 minutę i 15 sekund. Defibrylator używamy w każdym zatrzymaniu akcji serca. Nieważne jakie warunki atmosferyczne mamy. Czy mamy deszcz, słońce, czy jest śnieg. Mamy zatrzymanie ich serca, pamiętajmy o defibrylatorze. Jeżeli mamy kobietę w ciąży, to mamy zatrzymanie ich serca, również używamy defibrylatora. Jeżeli mamy człowieka z rozrusznikiem, a stwierdziliśmy, że nam nie oddycha, również. To są osoby, które są w najgorszym stanie chorobowym, jakie ma człowiek na ziemi, więc większej krzywdy mu nie zrobimy. Jeżeli mamy dziecko od pierwszego roku życia do 8 roku życia, to również używa się defibrylatora w nagłym zatrzymaniu krążenia, tylko on musi mieć klucz pediatryczny. Czyli na swojej budowie musi mieć albo guzik, na którym jest dziecko narysowane i przyłączamy w tryb dziecięcy, albo w naszym przypadku nie ma żadnego guzika, ale są dodatkowa para elektrod, na którym jest dziecko narysowane. Więc przełączamy wtyczki i używamy również u dzieci. Kontynuuj. Gdybym teraz nacisnął przez przypadek na defibrylację w momencie, kiedy Laura uciska, kontynuuj przez 15 nic się nie dzieje. Sekund. Defibrylator się zabezpieczył, nic się nie stanie. Kontynuuj przez 5, 4, 3, 2, 1. Przerwij resuscytację. Natychmiast przerwij. Nie dotykaj pacjenta. Analiza rytmu serca w toku. Nie dotykaj pacjenta. Analiza w toku. Wstrząs niezalecany. Dotykanie pacjenta bezpieczne. Jeśli trzeba, rozpocznij resuscytację. Jeśli trzeba, więc znowu musimy odchylić go do tyłu, sprawdzić przez 10 sekund, czy pacjent oddycha, czy nie. Jeżeli nie oddycha, to znowu środek klatki, środek mostka i lecimy. Kontynuuj. Dzięki naszym uciskom serce zaczyna na nowo naciągać krew z kontynuuj przez 1 minutę i 45 sekund. Krew zgromadzoną w płucach, w krwi przetransportujemy do mózgu, bo cały widz w akcji reanimacyjnej polega na tym, żeby mózg non-stop otrzymywał tlen. Żeby cały czas był tlen, żeby ten człowiek o własnych siłach wyszedł ze szpitala, kawy się w domu napił. Kontynuuj przez 1 minutę i 3. Kawy się napił,
żeby z nami kiedyś porozmawiał. Cały widz reanimacji polega na tym, żeby ten tren przetransportować do mózgu, dlatego na tej akcji reanimacyjnej naprawdę musimy się skupić. Nie możemy skakać po tym poszkodowanym, nie możemy uginać rąk w łokciach, bo w tym momencie nie osiągniemy 5-6 cm. Nie możemy słuchać ludzi wokół, którzy nam podpowiadają, że bardziej w prawo, w lewo, wyżej, niżej, żeby się nagle nie okazało, że gdzieś żołądek uciskamy. Naprawdę klapki na oczach i po stwierdzeniu, że człowiek nam nie oddycha, skupić się, ucisk, relaksacja. I dzięki temu naciągamy, wyrzucamy, transportujemy tlen do mózgu.